Przebudowana kotłownia funkcjonuje już w Pieckach. Ciepłownia przeszła spory remont, obiekt zyskał nowy wygląd i urządzenia. Między innymi nowoczesny piec na biomasę. Mieliśmy jeden kocioł na pelet i baliśmy się z tym jednym kotłem na zimę zostać. W związku z powyższym musieliśmy jakieś poczynania zrobić. Przy współpracy i mocnym wsparciu pani wójt postanowiliśmy trochę pójść dalej, zainwestować większe pieniądze i zrobiliśmy modernizację całej kotłowni z dobudową części socjalnej. No i to się w tych miesiącach ostatnich działo. Cała modernizacja kotłowni na biomasę kosztowała 2 600 000 zł. Wkład własny wyniósł 500 000 zł. Musiał powstać nowy magazyn na zrębkę. Niestety pelet, że tak powiem, łatwiej zmagazynować, zrębki dużo więcej idzie i musieliśmy oddzielny magazyn zrobić. Układ podawania paliwa też jest całkowicie inny. No i te urządzenia, które do tego celu służą, musiały zostać dobudowane. Energia z nowej kotłowni trafia do bloków pieckowskiego osiedla, do nowego przedszkola i szkoły. Odbiorcy za ciepło płacą tyle samo, co przed modernizacją ciepłowni. Zainwestowaliśmy bardzo dużo naszych pieniędzy i no nie jesteśmy w stanie jakby na tą chwilę obniżyć, ale na pewno podwyżki nie będzie. Zrębka, to, że przeszliśmy na tańsze paliwo, zapewni nam po prostu sfinansowanie tego przedsięwzięcia i dopóki nie spłacimy podwyżki, to raczej na obniżkę kosztów liczyć nie możemy, aczkolwiek podwyżki też żadnej nie przewidujemy. Zmodernizowana kotłownia w Pieckach może wyprodukować ponad 3,5 kW energii cieplnej.